Witajcie w kolejnym odcinku Stalkera Czystego Nieba. Będziemy zaraz atakować bazę bandytów, co może skutkować moją nikłą śmiercią. Ja se zapiszę i spróbuję tam jakiegoś celować. Dostał w czaszkę! Pięknie, jest tu jeszcze jakiś koleżka. O, jest następny, a ten już szajony, że ja żyję. Fuck. Najbardziej wkurzające jest to, że krwawi jak dziecko. Jak kobieta podczas truskawkowego tygodnia. Umrzyj! Jest, dostał w wątrobę, nie żyje. Zajebiście. Ależ to życie schodzi, matko boska. Nie ma teczek. Dobra, krwawienie się. Już się bandaże naprawiły z tego, co widzę. Ale nie mam żadnych apteczek, jest przeciupciane! Dobra, idę se którędy indziej, idę se tędy na przykład. Kurwa, tu mam jeszcze bardziej przejebane. Że tak powiem. Ofu, panowie, bez jajów takich mi tu. Kurde, z tym życiem to jest naprawdę lipnoza. No. Bez jaj. Zahadi, ja wiem, ja ciebie też, Zahadi. A strzelba? Nie no, strzelba na taką odległość to jest głupi pomysł. Tam widzę gościa, który tak średnio we mnie trafia. Dostał w wątrobę, nie, w kolano. Aha, ja się przecież mogę wychylać. Dobra, okej. Dostałem w czoło. Coś czuję, że tego nie przeżuję. Dobra, jest, jeden padł. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. No jest masakra. Kurde, mol. Jeden cios i fajnie, że oni dalej strzelają. Fajnie, że nie mam nic, żadnej apteczki, kompletnie nic nie mam. Dobra. Tak żech myślał. Nie odpoczywać, możemy spodziewać się gości. Dobra, ludzie, ni stąd, ni zowąd, po kurde pół godziny walki z tymi idiotami przyszła pomoc. Nagle. Chuj wie czemu. A tak to się męczyłem sam. Bo to jest masakra, ta gra jest tak kurhewsko trudna, że to jest niepojęte. Kurwa, idą następni. Ja se trupy przeszukuję, mam to w dupie, wy se tam walczcie. Nie przyszliście mi pomóc wcześniej, to teraz wał. Normalnie straciłem wszystko, amunicję praktycznie. W dodatku straciłem prawie wszystkie bandaże i apteczki. Ta gra jest tak kurewsko trudna na początku, że to się nie da opisać. Biorę wszystko, co tu mają. Jeszcze trochę mogę brać. Ci se tam widzę, chłopaki radzą. Mam nadzieję, że kilku zginie, bo z chęcią bym sobie wziął od nich. O, tu jest skrytka gdzieś. O, idą następni, spoko. Oni se tam poradzą, przynajmniej mi się wydaje. Kurwa, się pchają. Gdzieś skrytkę widziałem. A, skrytka jest gdzieś tu. Dobra, idziemy do skrytki, bo w skrytkach są fajne rzeczy. Kurwa, to jest radioaktywność. Dobra. Nie no, idę do tej skrytki bez jaj. Dzięki, najemniku. Pomogłeś nam wygrać. Pomogłem wam jak skurczybyk. Na ciebie w bazie. Odeprzyj kontratak wroga. No, staram się, kurde, teraz kolejny się jeszcze najarałem, ale wódki se trzasnę, także nie powinno mi przejść. Okej, przeszło mi, dobra. Trochęśmy się ochlali, ale luzik. Dobra, zadanie samo się wykonało. Ja sobie idę tam chłopaków przebadać. Nie, naprawdę tu na początku, jak nie ma się fajnych broni, to jest masakra. Zresztą w każdym stalkerze tak jest. Nie masz broni, to jesteś udupiony, delikatnie rzecz ujmując. Ja sobie jeszcze te truposze tu przeszukam. Zbiorę wszystko, co się da. Później pójdę do handlarza, to poopylam. Handel. Niczym nie mogę handlować, tylko jedzeniem. No, tak też myślałem. Więc póki co... Boże. Weź. Mamy amunicję już do tego, tak swoją drogą. Nie chcę tego sprzedawać. Ja nie wiem, jak ten usłużo nie ustrojone. No co ty? Начальство умное, все. Разобраться пытается.
Nie, do tego amunicji jeszcze nie ma. Wezmę sobie tą strzelbę, bo jest lepsza, przynajmniej lepiej mi się z niej strzela. Nie wiem, czy jest lepsza, ale na pewno lepiej mi się z niej strzela. Wy pewnie już tam lejecie ze śmiechu. Wziął strzelbę, która w ogóle nie jest lepsza. A pierdoli, że się lepiej strzela. To nieprawda jest. To jest wszystko kłamstwo. I suple bierzcie. Jak nie będziecie brali supli, to będzie lipa. Dobra. Umarł jakiś nasz w ogóle. Przydałby mi się zgon jakiegoś naszego kolegi. O, na przykład tego. Nie, to nie. To jest nie nasz. Są tu nasze chłopaki gdzieś. Padł jakiś któryś z was. Bo jak nie, to sam was zabiję zaraz. Macie kurde strzelby macie w sumie. Ale tam któryś miał... O, tutaj jest kilku jeszcze truposzy. Teście mieli panowie same strzelby. No dobra, weźmy amunicję, na pewno się przyda. Znowu będą marudzić ludzie, że zbieram w chuj wie ile ma amunicji. Dobra, jestem trochę przeciążony, ale ciul. Tu jest skrytka. Dobra, tam gdzieś. A pewnie tu w tym kominie. A cię mogę przeszukać? Mogę. Trochę tego bym powypieprzał. Ten najgorsze. To mam na przykład... Fajnie to teraz, te statystyki są fajnie teraz opisane. Te obie. Dobra, już jesteśmy nieprzeciążeni. Tu jest gdzieś skrytka jakaś, coś. O. Dobra, 20 amunicji zawsze się przyda i napój energetyzujący. I tu mamy jakąś niebieską kropkę. Aha, tutaj jest ten, jak on to się nazywa? Podróżnik, nie, tak. Nie, tak? No to jak? Już nie wiem jak. Chyba, że tu może jeszcze coś jest, ale chyba raczej wydaje mi się, że nic tu nie ma. Dobra, idę do tego, do podróżnika. Tu mamy światło. Gdzie on kurwa jest? Gdzieś ty chłopie jest? Gdzie ty stoisz? Powinieneś być gdzieś tu, ale cię nie ma. A, jesteś tutaj. Tu jest schowek. Holy shit! Mogę ci to zabrać? Nic mi nie zrobisz? Biorę wszystko. Biorę wszystko, zajebiście. Cześć. Dokąd możesz mnie zaprowadzić? Bagna spalonego z ruiny wioski, baza czystego nieba. Do bazy czystego nieba, bo chyba takie mamy zadanie. Ale jeszcze zanim to... Jajco! Ale zanim to zaśnie. Zdobądź podejścia do dróg prowadzących do świata zewnętrznego. Pójdziemy sobie do bazy czystego nieba, zdecydowanie. I tam się pohandlujemy trochę. Ważne gdzie, ważne żebyś mnie zaprowadził i ja ich tam rozniosę w pył. Aha, tu jestem, okej, okay, no to fajnie. Daleko mamy do tego miejsca, do którego mam się udać? W zasadzie nie.
W zasadzie nie. Dobra, nie jest daleko w takim bądź razie. Musimy iść tu, tu i zapierdalać tędy. Dobra. Dobra, dobra. No, idziemy w takim bądź razie, w takim bądź razie bądź. Tu gdzieś widziałem ten... O, właśnie tu są mostki. Bo po wodzie się nie chodzi, bo po wodzie nogi śmierdzą potem i glonami. Dobra, idę tędy. Nie wiem, ile czasu nagrywam. Ja sobie zapiszę to na wszelki wypadek, bo pewnie zaraz zginę, znając moje szczęście. Moje możliwości growe. Dobra, tu jest jeszcze jeden mostek. Ja już się zmęczył. Ja cię dupczę. Jak tam ekwipunek? Ile mam? 41 kilo mamy. Dupnę se to. O, właśnie. Wtedy będę mógł biec. Tu, normalnie, tu, wale. Nie, po ty wodzie, nie. Bo się zagazujesz, stary, a... O, tu mamy jakieś anomalie, ale minąłem szczęśliwie. Z rozpędu, wpyte jeża. Ale tu mogą być artefakty, tak? Muszę sobie broń zmienić. Są tu jakieś artefakty? Ja sobie zapiszę. Mi tu piko, aż się ten obraz rozmazuje. Życie mi schodzi? Tak, życie mi schodzi. Czemu mi życie schodzi? Dlaczego? Czemu niby mi schodzi życie? Powiedzcie mi. Aha, już mi nie schodzi. Dobra, jak zostaje świra, to wtedy mi schodzi. No tak, raczej logiczne. Tędy, idę, olewam to totalnie, mam to w dupie. Idę se tędy. Dobrze, ja to idę? Teoretycznie tak. Więc teoretycznie idę tędy. Teoretycznie bym se zapisał. No i ciekawe, ile teraz chłopaków tam jest. Wyłącz mnie tę latarkę. Oni są tutaj, dobra. Ja to wiecie, jestem Rambo, lubię na Rambo, zawsze lubiłem na Rambo. Siemano! Kurwa, żyje, no przeżył. Jakżeś chuju to zrobił. A nie ma ich tu dużo, także nie będzie tragedii. Zmieniłbym se na szczelbę. O, fuck. Jest tu jakiś partyzan gdzieś blisko. Tam siedzicie? Z gnojki jedne? Tak, tam jakiś jest. Tu, za tym oknem. Nie ma żadnego. Fuck! Gdzie jest kąt? Skąd żeś ty wyszedł? Chodź tu. Wyłącz mi tę latarkę. O, tu chyba już... A, tu was widzę. Jeb, kurde! Jep! Dobra, jest was jednak trochę. Myślałem, że trochę was mniej. Weźmy se bandaż. Gdzie? Skąd? Dobra, no i obejdźmy se tą chałupę. Z boku, zachodź se z boku. O, chłopaki przyszli pomóc. Super, fajnie, dzięki. Więc wydziałajcie, ja zbieram loot. Normalnie niczym w Borderlands. Ci to w ogóle na hardcora pakują się tam do środka. Odejdź mnie, kurwa, stąd! Idioto! Ja kurwa sadzą. Wow, ten mi tu stoi, skubaniec. Dostał w plecy ze śrutówy i stoi. Fuck, granaty! Dobra robota, chłopaki. Co, już po sprawie? Najemniku, czekamy na twój znak. Fuck, jeszcze nie. Dzięki za pomoc. Wpadnij do bazy, jak będziesz miał chwilę. Odwdzięczymy się. Dobra, luz. Żyje. To już jest najważniejsze. O. Kurwa, co za debile. Jak chodzicie?
Co on ma ulepszone? Pokaż mi, co ty masz ulepszone. Ta pozostałość po Związku Radzieckim jest najprawdopodobniejsza. Jego zalety, ta niezawodność, cena, a wady, mały magazynek i słaba celność. Większy magazynek plus 4, kaliber 9-19. Dobra, weźmy sobie go, weźmy sobie to i to. Ja to bym chciał jakąś taką bardziej konkretną broń. Kurde, nie mam wody. Mam wodę. Piję się wody. Ale wyłączę wam to. Popatrzcie sobie na tego trupa. Nie mam pojęcia, ile trwa ten odcinek. Ale zaraz będę go kończył. O, zmarł jakiś tamten, także to już jest sukces. Jak moi umierają, to ja się cieszę, bo mam co obrabiać. O kurwa, że siopi się szczypnął. Ej, ale oddaj mi to. No. Bez takich mi tutaj. Teraz powinny mieć amunicję do tego badziewia. Tak jest. I to aż 16, ale to i tak mnie nie ratuje. Ale tu jest kolejny. Zdechlach. Wlecz ciało. Nie chcę wlec ciała. Dajesz spokój. Mam jeszcze jakiś pistolecik. Granacik. Dobra. Mamy kolejnego trupa. Nie! Jezus, za co oni są upierdoleni. Upierdoleni. W ogóle takie przekleństwa tutaj będą szły. O których nawet się... fizjologom nie śniło. Dobra, jest tu coś ciekawego. Jest jakiś schowek. Otwórz tym jego. Mamy jakąś amunicję. Weź wszystko. To akurat się przyda. Mamy równe 50 kilo. Tą strzelbę jedną bym wypieprzył. To jest słaba. O kurwa, ta to już w ogóle jest masakryczna. Dobra, tą sobie zostawię. Niech będzie. Jak wygląda sytuacja? Aha, ty śpisz. Myślałem, że jesteś martwy. Szkoda, że nie jesteś martwy. Bardzo by mi to pomogło. Jednak lubię martwych ludzi w tej grze. O, kałach. Kałach doszedł. To też spoko. Mam amunicję do kałacha? Nie chcę ci tego sprzedać, idiota. To se wezmę, wódkę se wezmę. Amunicję do kałacha mam? Kurde, mam, ale ino 6. No, ale zawsze coś. Jezus, te bronie to jest tragedia na początku. Z masakrą. Tu nic nie było. W studni coś jest? Nie ma nic w studni. Czego no, chcesz, Stalkerze? Sam mi się czegoś pytasz. Czy mogę pomóc? Dostarcz przedmioty, apteczkę razy dwa. Dostarcz przedmioty. Czego potrzebujesz, tak? Czy mogę pomóc? Nie możesz. Ale mam dwa przedmioty, mam dwie apteczki, mogę ci dać. Mogę ci je tylko sprzedać, tak? I to jeszcze za 100 ru. Jezus Maria. Zamieniam się w słuch. Tam mamy jeszcze jakiś schowek. Ja se tu trochę poszperam. Pewnie wytnę część z tego, bo to jest bez sensu, żebyście oglądali takie coś. W kuchence. A nie. Tu mnie wyciulali. A czemu ja z tego strzelam? Jestem nienormalny. Jestem kurwa nienormalny. Daj sobie strzelbę, bo do tego masz wciul amunicji, idioto. Z tego se możesz sadzić w skrzynki, ile kurna fabryka da. O, mięsiwko. Znaczy mięsiwko, zupka. Jest schowek. Co w schowku? Wódka, bandaże, apteczki. Tego to muszę mieć w ciul. Wielowarstwowa kamizelka kuloodporna z kewlaru. No dobra. Nasadka do wydłużania lufy zwiększająca prędkość wylotową pocisku. Fajnie, tylko że już mam 51 kilo. No to coś się tam opieprzy gdzieś zaraz. I oczywiście nagram tylko... O. Fajnie, żeście umarli, chłopaki. To już mi się bardzo podoba. Umierajcie częściej. Daj mi to! Ten też ma... Nie, ten ma obokana chyba. Nie, AKM 74. A to jest 40... Nie, 74-2U. A to jest 2. Dobra. Nie wiem, który lepszy. Nie ogarniam na razie nic. Jak zawsze. Tak, ten w jakim mam stanie? Takim. Ten. Takim. A ten w lepszym. Tego mam 2. Dobra, na razie to bym sobie może wywali ten pistolet, bo mi niepotrzebny. Jezus, jak trzeba oszczędzać miejsce, to jest straszne. Jesteś zbyt wyczerpany, żeby iść. Dobra, co to wywalę? Nie! Chociaż w sumie... Ten jak? Celność fajnie, obsługa obrażenia. Celność, obsługa obrażenia. Mniej więcej jest to samo. Ten jest lepszy, dobra.
Tak, rozładuj, wyrzuć wszystko. Tego też rozładujmy, może nie wyrzucajmy, rozładuj, wyrzuć. Ile mam? 58 kilo, Jezus, jeszcze. 10 apteczek, już mu 400 amunicji do strzelby, no tego to bym trochę wydupcył. Mi aż tyle jest zbędne. Tak ze 200 bym sobie zostawił. Ależ to musi być porywające do oglądania, po prostu. Nie, szybciej będzie, jak ja sobie po prostu wezmę go i tego gościa i dam mu to. Weź se, chłopie! Weź se, chłopie. Dobra, tyle sobie zostawię. Bandaże to bym sobie pozostawiał, a już mam ok. Już mamy ok, więc oddałem mu to, co chciałem mu oddać. Gdzieś tu jeszcze coś zdechło. Pełno tu kurna kropek. Ciężko to ogarnąć w ogóle, tak szczerze mówiąc. Tego już przeciupciałem. Dobra, co potrzebujesz? Nie, nic nie potrzebuję. Wiecie co, jeszcze nie zakończymy. Jeszcze z coś machnę. Najwyżej wytnę trochę, najwyżej trochę przyspieszę, nie wiem, pogryzę ten film, żeby się mieścił czy coś. A, do tego mam tylko 20 amunicji. Lekka kicha. Oddaj to, co miałeś. Aha, bo on używa tej samej amunicji, co to. Kurwa, oddaj mi to. Jezus, jak ja tego nie ogarniam wszystkiego. Tak, one, ten pistolet używa tej samej amunicji, co ten, więc ja bym go... Ja bym go sprzedał, a zostawię sobie ten. Póki co. I gdzie mam się teraz udać? Tam mamy jeszcze jakiś schowek, szedłem go zbadać. Tak, i on jest gdzieś centralnie tam na dole. Więc ja sobie zejdę tu. Kucnę. Ja sobie go kurna znajdę. Chyba. Albo nie. Dobra, z tej strony nie widzę. Może z tej będzie. Gdzie ten schowek jest? A, jest! Tu cię mam. O Jezus, amunicja do... Nie, to jest... Aha, to jest naboje kulowe. To nabój z ciężkim pociskiem jest zazwyczaj używany do powalania na grubą zwierzynę, ale przydaje się również do innych celów. Ciężki pocisk nie przebija, lecz wręcz przewierca się przez... O! Grubo! Tylko jak się... Yippee-ki-yay, motherfucker! Mnie tak rozkurza!